Samorząd Ostródy dołoży pieniędzy do organizacji klubowych Mistrzostw Europy w plażową piłkę ręczną. Impreza zorganizowana zostanie za tydzień w Starych Jabłonkach. Organizatorzy zawodów poprosili władze Ostródy o pomoc i ją dostali. Kwota, jaką przeznaczono na wsparcie mistrzostw, to 25 tysięcy złotych. Jestem ze sportu, lubię sport i wiem, że to jest takie promowanie sportu, pokazywanie sportu. To jest piękne, bo ludzie przeżywają. Dodatkowo być może ktoś tam się zauroczy dyscypliną, zacznie go uprawiać, mówię tu o młodych ludziach. I będzie to z korzyścią dla wszystkich, że raz, że będziemy uprawiając sport, poprawiać swój stan swojego zdrowia, jak również będziemy się uczyli takiej systematyczności, odpowiedzialności, a jednocześnie jest to takie działanie mocno promocyjne, bo dużo ludzi przyjeżdża do nas, przekonaliśmy się o tym, ponieważ partner, pan Tomasz Dowgiało, gwarantuje nam tą wartość promocyjną. Przypomnijmy, że klubowe Mistrzostwa Europy w plażową piłkę ręczną odbędą się od 31 maja do 3 czerwca w Starych Jabłonkach. Wstęp na imprezę jest oczywiście bezpłatny.